teraz z zawodnikiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który został najlepszym strzelcem tego turnieju, Mikołajem Pyś. Powiedz nam, jak oceniasz to spotkanie finałowe, generalnie jak oceniasz cały turniej, kilka słów takich podsumowujących? Na pewno finał, bardzo wyrównany mecz. Nie można tutaj powiedzieć, że jakaś drużyna była lepsza, czy nie wiem, jakiś poziom prezentował o wiele wyższy poziom. No po prostu Lublin strzelił jedną bramkę więcej, no i to zadecydowało o tym, że, no, że wygrali ten finał i cały turniej zresztą. A ogólnie co do całego turnieju, no to po pierwszym meczu na pewno nikt na nas nie stawiał, bo no, dostaliśmy sromotne baty od Tarnowa, no ale potem nam się udało zmobilizować, atmosfera też o tym zadecydowała w drużynie i na pewno to miał duży czynnik. No też bardzo chcieliśmy dla naszego trenera wygrać, bo widzieliśmy po prostu, że był zdruzgotany po pierwszym meczu. No ale zmobilizowaliśmy się, no i doszliśmy do finału. No i w finale no, stoczyliśmy równy bój z zwycięzcami. To prawda, spotkanie finałowe było bardzo wyrównane. Atmosfera, której nie było, to widać, jest znakomita. Dlatego też takie pytanie, jak oceniasz ty i cała drużyna? Jak oceniacie pobyt w Lublinie? Jak wam się podobało? Czy wrócilibyście tutaj chętnie? Na pewno. Myślę, że każdy tutaj będzie miło wspominał wyjazd. Przyjechaliśmy już w czwartek i tak naprawdę od czwartku bardzo będzie miło wspominać. Pomimo tej, mówię, pierwszej porażki na drugi dzień z Tarnowem, to i tak cały wyjazd ogólnie bardzo na plus i na pewno tutaj myślę, że ktoś się kiedyś w końcu wybierze. Świetnie, w takim razie jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy.